kwietniu polityka czasu wojny handlowej będzie tym tematem numer jeden. Na tym się przede wszystkim skupią media. To będzie ważniejsze w tym momencie niż dane makro, szczególnie, że z tych danych makro mamy coraz jakby trudniej wyciągnąć ten optymizm, z którym rynki żyły na początku roku. Natomiast bardziej w tym momencie będziemy się zastanawiać, czy te perspektywy globalnego ożywienia utrzymają się, jeżeli coraz głośniej mówi się o protekcjonizmie, o cłach importowych, o ograniczaniu tej wymiany handlowej, czy to nie będzie rzutować na zaufanie co do perspektyw rozwoju gospodarczego i przedsiębiorstw, i konsumentów. I to ma istotne znaczenie przede wszystkim dla rynku akcji, no bo te wszelkie napięcia geopolityczne, relacje, pogorszenie relacji handlowych, to wszystko może oznaczać, że ta zyskowność spółek będzie słabsza, więc inwestorzy, którzy mają mieli dosyć wyśrubowane oczekiwania co do kontynuacji hossy, mogą w tym momencie być bardziej zainteresowani spieniężaniem zysków. To już obserwujemy pod koniec pierwszego kwartału i duża szansa, że ten sentyment ucieczki z rynku, stanięcia trochę na bok, spieniężenia zysków może nam się utrzymać także w kwietniu. Także niewykluczone, że mocne spadki rzędu 5, 8 czy nawet 10% mogą zawitać na globalne indeksy akcji, także na warszawski parkiet. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, no tutaj waluty tak zwane bezpieczne przystanie mogą być znowu w cenie, czyli przede wszystkim jen japoński, ale też frank szwajcarski czy euro. Natomiast słabsze mogą być waluty rynków wschodzących czy waluty surowcowe. Jest to podstawowe zagrożenie dla złotego w kwietniu, także w tej interesującej parze euro-złoty możemy się znaleźć na poziomach 4,25-4,30. Podobny ruch rzędu 5-7 groszy może być też na parach z frankiem.